Meble z darów są najpierw naprawiane, a potem sprzedawane. W magazynie przy ulicy Jana Pawła II przez lata zajmowała się tym Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Od października inicjatywę przejęła pierwsza w Poznaniu spółdzielnia socjalna, którą utworzyło kilku podopiecznych Barki. Początki nie były łatwe. Firma nie jest tak, jak powinna być dofinansowana. Jesteśmy pierwszą spółdzielnią w Poznaniu. Wtedy, kiedy za socjalną z ludźmi, nastąpił taki dziwny fakt. Mieliśmy mieć te pieniądze z PUP-u, ich nie było. Jak na razie w Poznaniu działają tylko dwie takie spółdzielnie, które wyodrębniły się z Barki. Ale już niedługo może być ich znacznie więcej. Wszystko dlatego, że w tworzeniu takich spółdzielni bezrobotnym ma pomagać finansowo państwo. W piątek Sejm przyjął wreszcie długo oczekiwaną ustawę o spółdzielniach socjalnych. Do tej pory prawo, które obowiązywało, było bardzo rozproszone. W związku z tym i sami urzędnicy, interpretacje prawne były różne, były niespójne. Będzie przygotowany szczegółowy program tworzenia tych spółdzielni, pomocy państwa dla powstających nowych spółdzielni socjalnych. I w najbliższym czasie będzie on przedstawiony. Śródka. Na 1000 mieszkających tu osób 120 to bezrobotni. Właśnie do nich chce trafić w pierwszej kolejności Barka. W tej dzielnicy już wkrótce powstanie kilka punktów informacyjnych, które będą pomagać ludziom w zakładaniu spółdzielni socjalnych. Te działania mają wspomóc planowaną rewitalizację Śródki. Jeżeli Śródka ma być perłą Poznania, to musimy zadbać o kilka punktów, które pomogą ludziom uwierzyć w sytuację, wykorzystać środki i okoliczności, które są teraz dobre. Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych był obywatelską inicjatywą Barki. Podobne rozwiązania z powodzeniem są praktykowane w innych krajach europejskich i to właśnie na nich wzorowane są polskie przepisy. Karolina Słotwińska, Puls Dnia.